Niespodziewanie na ostatnim posiedzeniu Sejmu i Senatu przed wyborami posłowie obniżyli o połowę akcyzę na auta hybrydowe, ale nie do końca zdawali sobie sprawę z konsekwencji, bo bardzo szeroka definicja sprawia, że nawet tak zwane mild hybrids, czyli łagodne hybrydy, załapią się na tą preferencyjną stawkę akcyzy. W efekcie promowane będą na przykład duże, luksusowe SUV-y z silnikami diesla o pojemności do 3,5 litra, które emitują bardzo dużo zanieczyszczeń w miastach, spalając po kilkanaście litrów na 100 km, tylko dlatego, że mają bardzo malutki silniczek elektryczny i bardzo malutką baterię, która minimalnie zmniejsza ich zapotrzebowanie na paliwo. Można oczekiwać, że jeszcze raz po wyborach Sejm przyjrzy się tej sytuacji, bo posłowie, którzy zgłosili ten projekt, no przyznali, że nie zdawali sobie sprawy do końca z konsekwencji, jakie niesie za sobą ta ustawa, którą zaproponowali, i zapowiedzieli, że przyjrzą się tym przepisom.